Rok 1936. Będzie tutaj wspomniane o remilitaryzacji nad Renii przez Niemcy oraz o wojnie w Hiszpanii trwającej od lipca 1936 roku do kwietnia 1939 roku. Jeśli chodzi o remilitaryzację nad Renii, to Niemcy ośmielone przez brak skutecznych działań Ligi Narodów wobec działań Włoch w Etiopii dokonują remilitaryzacji nad Renii. Ta remilitaryzacja, która gwałciła Traktat Wersalski i Pakty z Locarno, była najważniejszym skutkiem kryzysu etiopskiego i najważniejszym wydarzeniem okresu ustępstw, gdyż blokowała linie komunikacyjne, którymi na wschód mogliby chcieć maszerować Francuzi, gdyby chcieli dotrzymać zobowiązań sojuszniczych dla państw na wschód od Niemiec, z którymi mieli pakty wojskowe. Natomiast wojna domowa w Hiszpanii uważana była za preludium II wojny światowej w Europie. Przyniosła ona szereg implikacji dla sytuacji międzynarodowej. Wymienię tylko niektóre motywy. 1. Umocniła ona sojusz niemiecko-włoski. 2. Była poligonem doświadczalnym dla nowych rodzajów broni. Tutaj przede wszystkim zwiększona rola sił powietrznych, które pokazały, że bez panowania w powietrzu nie ma dominacji na lądzie. I 3. Rozproszenie atencji strategicznej Francji, jako że ta musiała posłać na kierunek granicy lądowej z Hiszpanią i szlaki morskie do Afryki dodatkowe siły w porównaniu do tych, jakie miała tam przed wojną, gdzie Hiszpania była profrancuska, a stała się od wojny domowej antyfrancuska. I znowu, implikacje dla sojuszników Francji na wschodzie były analogiczne jak po remilitaryzacji nad Renii, czyli zmniejszenie szans na przyjście im z pomocą przez Francję. Posłuchajmy o remilitaryzacji nad Renii. Jednakże w 1936 roku Wehrmacht był jeszcze za słaby wobec połączonych sił Francji, Polski i innych państw Europy, które mogłyby stawić 90 dywizji. Mimo to Hitler, pewny, że Francja nie zareaguje, nakazał wprowadzić wojsko do nadrenii, czego zabraniał Traktat Wersalski. Miał rację. Zachodnie mocarstwa nie zareagowały, gdy 3 niemieckie bataliony przeszły Ren, choć szef sztabu, generał Ludwik Beck, był gotów w każdej chwili dać rozkaz odwrotu, gdyby tylko usłyszał z oddali chrzęst gąsienic francuskich czołgów czy szum silników brytyjskich samolotów.